Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego dzisiejszego spotkania, popołudniową część. Proszę Państwa, jak rozmawialiśmy już przed przerwą, Goga i Magoga, który w tej chwili chce opanować cały świat, chce z gabinetów cieni, chce władać całym światem, działając jakby spoza przestrzeni, jak można powiedzieć, jawności, spoza jawności. Chce kontrolować wszystko na świecie, ze wszystkim, nawet z duchową naturą człowieka. Czyli nie tylko fizyczny stan wszystkiego, co istnieje, wszystkiego fizycznego, ale także duchowy stan, aby czuł się bezpiecznie. Ponieważ największym wrogiem dla niego jest Chrystus. Jest Chrystus. Największym wrogiem dla niego jest właśnie duchowa świadomość człowieka, która jest odzyskiwana i ujawniana przez świadomy wybór Chrystusa, ale nie świadomy wybór Chrystusa przez chrzest, który jakoby jest dzisiaj. Chodzi mnie o sytuację drugiego kanonu, że chrzest jest wyborem Chrystusa. Nie, chrzest nie jest wyborem Chrystusa. Dzisiejszy chrzest jest usunięciem Chrystusa u tych, którzy wybierają Chrystusa. Przekierowaniem adresata. O co prosisz Kościół, a nie co uczynił Ci Chrystus? Nie ma pytania, co uczynił Ci Chrystus? Odkupił mnie, więc idź i objawiaj tą naturę z chwałą wielką, a ja dam Ci pieczęcie świadczące o tym, że należysz do Niego. Albo sam Chrystus, chodzi o to, co chcesz, żebym Tobie uczynił? Nie Chrystus, ja, Chrystusa dla mnie było. Jest w dalszym ciągu Adam. Przecież ja Ci usuwam grzech pierworodny, bo Adam go usunął. Chrystus usunął grzech pierworodny, a ja mówię Ci, że usunę grzech pierworodny, czyli nie uznaję Chrystusa. Nie uznaję Go. Nie uznaję kogoś, kto by ten grzech usunął. Co prawda jest mówione, ale pytanie do człowieka mówi w ten sposób, że co chcesz, abym ja Ci uczynił? Chcesz, żebym Ci grzech pierworodny uczynił, usunął. Chcesz, żeby go nie było. Ale w ten sposób, kiedy prosisz mnie, żebym ja to uczynił, to rezygnujesz z adresata wszelkiej chwały, prawdy i miłości, rezygnujesz z Boga, a mnie uznajesz. To się samo stało z Ewą. Ewa otrzymała, i Adam i Ewa otrzymali od Boga całą prawdę, całą doskonałość. Ale szatan się pyta, pomogę Ci, czy chcesz, żebym Ci pomógł, żebym Ci ukazał Twoją jeszcze większą chwałę, Twoją zdolność, Twoją moc? Tak, tak, oczywiście, ojoj, chętnie. W ten sposób szatan odbiera Ewie kierunek swojego spojrzenia i kieruje go w całkowicie inną stronę, czyli na siebie. I w tym momencie szatan staje się jej Bogiem. Szatan staje się jej Bogiem, czyli tym, dla którego działa, dla którego służy, bo jego nakazów, jego wyborów słucha. Jego wyborów słucha. Nie chodzi tu o sytuację, jak to Jezus Chrystus powiedział, nie chodzi o to, kogo się uchem słucha, tylko kogo dzieła się wypełnia. I dlatego mówi o słuchaniu. Powiedział, idź za oraj pole, czy przytnij winnicę, bo przyszedł czas przecinania. Nie pójdę, znaczy pójdę, ale nie poszedł. Powiedział, ale nie zrobił nic z tego, co powiedział. Drugi powiedział, gdy Bóg powiedział do drugiego, rządca powiedział do drugiego, do syna drugiego, idź i przytnij winnicę, nie winnicę, tylko krzewy winne, bo przyszedł czas przecinania. Nie zrobię tego, ale zastanowił się, że żeby wypełnić wolę Ojca, to lepiej, żeby to uczynił. Więc poszedł i to zrobił. I Jezus wtedy zadaje pytanie, kto wypełnił wolę? Kto wypełnił wolę Ojca? Oczywiście faryzeusze mówią, ten drugi, ponieważ dzieła świadczą o tym, a nie to, co powiedział. To, że mówił, może mnóstwo rzeczy mówić, ale jeśli nie zaświadcza o tym jego dzieło, to nic nie znaczy. I dlatego Ewa, mimo że mówiła, że służy Bogu, to i tak wypełniała dzieło szatana, a Bóg Ojciec
ukazał jej to w taki sposób, teraz przez wybór Twój panuje nad Twoją ciało. Obarczę Cię niezmiernie wielkim trudem brzemienności. Obarczę Cię niewielkim trudem brzemienności. Do niewiasty powiedział, obarczę Cię niezmiernie wielkim trudem Twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, a on zaś będzie nad tym panował. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem Ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem tym są płody roli. W pocie czoła, w pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w prochu obrócisz. To ostatni werset, bo z prochu jesteś, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz, oznacza to, że Bóg kieruje swoje słowa do ciała. Do ciała, które jest przywódcą, któremu ona się oddała. W tej chwili dusza nie rozumie już, co do niej Bóg mówi, bo ona jest ogłuchła na Jego słowa. On tylko słyszy to, co ciało pozwala jej słyszeć. Ponieważ ciało przejęło nad niej władzę, wszystkie zmysły przejęło, więc Bóg mówi do ciała i dlatego tu jest powiedziane bardzo wyraźnie. Póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Więc tutaj jest sytuacja taka, że głównie związane jest to z ciałem. Ciała, dusza nie wraca do ziemi, bo nie jest z ziemi wzięta. Dusza powstała przez Boga, z Boga jest wzięta. Dusza jest z Boga wzięta, ponieważ przez Boga została stworzona. Natomiast ciało mówi o ciele, czyli tu przedstawia, jak bardzo ciało zapanowało nad duszą, że Duch Boży mówi do ciała, ponieważ dusza już go nie słyszy. I dzisiaj rozmawiamy, dzisiaj, gdy jest mowa do człowieka, aby on usłyszał duszę, to usłyszał głos duszy i żeby powiedzieć do niego, to on musi z całej siły wierzyć Ewangelii. Wierzyć Ewangelii, czyli musi wierzyć Ewangelii, nie analizować. Bo analizowanie tego to jest cały czas ciało i rozum. Wierzyć, wiara pochodzi tylko od Ducha Bożego, bo jest powiedziane przecież w pierwszym liście świętego Piotra, rozdział 1, werset 21. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Czyli Chrystus skierował naszą wiarę i nadzieję ku Bogu, czyli przywrócił ją. Przedtem człowiek nie mógł w ogóle w żaden sposób wierzyć, ani mieć nadzieję, ponieważ nie było ciało jego zdolne do takiego pojmowania. Dlatego analizując rozumienie, czyli katedry teatralne, nie teatralne, tylko katedry establishmentu duchownego, wiele się nie pomyliłem, tak bardzo katedry teatralne, katedry, że tak mogę powiedzieć, establishmentu duchownego, teologiczne, katedry teologiczne, one nieustannie w pocie czoła, tak mogę powiedzieć, nieustannie badają, wypatrując litery, badają, co tam jest w literach ukryte. Ale cała prawda jest w duchu ukryta. W literach nie znajdzie się tego, co by się chciało znaleźć. I na dowód tego, że od 418 roku wertowane były pisma wszystkie, aby usunąć wszystko, co w literach kieruje ku Bogu. Zostało wszystko usunięte, ale to, co w duchu jest, nie zostało usunięte, bo właśnie Duch Boży ujawnił nam tajemnicę świętego Pawła, Ewangelię jego. A Ewangelia świętego Pawła, proszę zauważyć, ciekawą sytuacją jest to, Ewangelia świętego Pawła jako spisana była pierwszą Ewangelią wcześniej niż Ewangelie spisane kanoniczne. Ewangelie kanoniczne dopiero zostały spisane mniej więcej wiek później. Około wiek później zostały spisane Ewangelie. Ciekawą rzeczą jest to, że Ewangelia świętego Łukasza
została spisana przez Łukasza, świętego Łukasza, nie ucznia Jezusa Chrystusa, ale ucznia, ucznia świętego Pawła, który przez głębokie poznanie chwały Bożej poznał tajemnicę Jezusa Chrystusa i tą, którą głosił święty Paweł i objawił tajemnicę Chrystusa, jakby był przy niej naocznie, a doświadcza duchem. Że zresztą, gdy święty Paweł został zamknięty do więzienia, to jego uczniowie świętego Pawła chcieli powiedzieć w taki sposób, mówili: my chcemy ciebie, Pawle, Łukaszu, dlatego że Paweł jest we więzieniu. No i tak naprawdę myślimy, że do końca chyba nie ma w nim Ducha Bożego. A święty Paweł mówi, święty Łukasz mówi tak: czy we mnie widzicie Ducha Bożego? Tak, my w tobie widzimy Ducha Bożego, my w tobie widzimy Chrystusa. A święty Łukasz mówi: ja Chrystusa mam od Pawła. Jakby go nie miał, to bym ja też go nie miał. Więc Chrystusa mam od Pawła. I wiedzcie, że Paweł jest pełen Chrystusa. Jeśli wy widzicie we mnie Chrystusa, bo ja skądinąd go nie otrzymałem, tylko od Pawła. I wtedy oni sobie uświadomili pełnię tajemnic świętego Pawła, gdzie święty Paweł mówi w liście do Tymoteusza, rozdział 2, chyba tak już nie pamiętam, dokładnie jest napisane: wyście uwierzyli w moją Ewangelię. W moją Ewangelię. Czyli Ewangelię, tą, którą Chrystus mu przekazał, bezpośrednio dając mu ducha swojego. I święty Paweł objawia tą tajemnicę, idąc, a nieraz był bliski śmierci z powodu tego, że to czynił. Że to czynił. I dlatego dzisiaj tajemnice, które były ukryte przez tysiące lat i nie można było ich w ogóle w żaden sposób wydobyć, były ukryte, a nie są poszukiwane w żaden sposób, na przykład w internecie nie są poszukiwane, nie można ich znaleźć, tych tajemnic, ponieważ internet jest po prostu w tej chwili jest taki, jaki jest. Jest 1/10 tego, co była kiedyś, a kiedyś były, ale jeszcze nie były, był internet, nie było tego jeszcze tak umieszczonego. Wszystkiego. I wszystkie tajemnice są naprawdę w księgach pisane, bo tak mogę powiedzieć. Trzeba znać języki grecki, czy hebrajski, czy jeszcze jakiś inny, aby dojść do tych tajemnic najgłębszych, ale w sposób ludzki. Ale Duch Boży nam tą tajemnicę daje tutaj, w miejscu, w którym jesteśmy. Tu, w miejscu, w którym jesteśmy, objawia nam tajemnice, które gdzieś głęboko były zakopane, aby nikt się do nich nie dostał. Ale jednak one się objawiają. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Chrystus chce, Bóg Ojciec chce i wszystko czyni, aby ci ludzie, którzy są przygotowani przez Niego, ponieważ niemożliwym jest, aby nie byli przygotowani, bo jest napisane w liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, werset chyba po 10, jest napisane: jeszcze sekundeczkę, 14. Muszę sobie przypomnieć to miejsce, ale zaraz powiem tutaj, może nie sięgając. Są słowa świętego Pawła ukazane. O, jak piękne są stopy głosicieli Ewangelii. Czy sami poszli? Nie. Zostali posłani. Posłani zostali. Nie od siebie idą, ale Bóg ich posyła. I piękne są stopy. Stopy oznaczają także winnice. Stopy odzwierciedlają także głębiny. Że tam Ewangelia jest głoszona. Jak piękne są stopy tych, którzy głoszą Ewangelię. Więc głębiny to są także stopy. To są te przestrzenie także człowieka, które sięgają najbliżej ziemi. Zresztą Chrystus mówi takie słowa pewnego razu, kiedy uczniowie, święty Piotr przychodzi, a uczniowie już mają nogi umyte. I mówi Jezus Chrystus: Piotrze, muszę ci nogi umyć. Panie, nie, ty nie będziesz mi umył nóg. To ja tobie muszę nogi umyć. Chrystus mówi: Piotrze, nie bądź uparty.
Nie bądź uparty, muszę ci nogi umyć, bo jak ci nóg nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Ponieważ człowiek, bo jesteście już wykąpani, tylko nogi trzeba wam umyć, abyście byli całkowicie czyści. Jeśli ci nie umyję nóg, nie będziesz miał udziału we mnie, ze mną w niebie. Panie, to nie tylko nogi, ale uszy, głowę i całego mnie umyj. Mówi święty Paweł. Święty Piotr. Święty Piotr. Jak zauważycie Państwo, świętego Piotra i świętego Pawła często mylę, ponieważ taka jest sytuacja, że głównie postrzegam od dzieciństwa właściwie duchowo świat całkowicie i postrzegając duchowo świat, dla mnie ludzie są podobni. Tam są oni podobni. Wszystkie podobnie twarze ich są jakby widziane dla mnie na drugim etapie. Na pierwszym etapie dostrzegam duchową naturę i dlatego oni są dla mnie tacy podobni. Jak patrzę na świętego Pawła i świętego Piotra, oni są tacy podobni. Różnią się imionami, ale duchową naturą są tacy sami. Tak samo radują się z Chrystusa, tak samo się umacniają, tak samo są jaśnieją. Dlatego pamiętam, mam trzy córki i pamiętam, że gdy były maluteńkie moje córeczki, miały tam kilka latek, to troszeczkę myliłem imiona między nimi. Ale gdy zaczęła dojrzewać moja najstarsza córka, to ze zdziwieniem zauważyłem, że zacząłem mylić imię jej z żoną. Zacząłem mylić imię jej z żoną. Zmieniła się jej wibracja. Była bardziej podobna do wibracji żony. A nie myliłem już tamtych dwóch. Gdy druga zaczęła dojrzewać, to później zacząłem mylić żonę i te dwie córeczki, a tamta była zawsze tą, która była. A gdy już wszystkie są już dorosłe, bo najmłodsza ma już 20 lat, najstarsza ma 28, więc teraz mi się mylą już wszyscy. Wszystkie cztery mi się mylą. Dlatego, że jak patrzę na ten świat duchowy, to dostrzegam ich takie same, w tej samej wibracji, jeżeli tak mogę to określić. I dlatego mówiąc o świętym Pawle i świętym Piotrze, mylą mi się oni, ponieważ oni w duchowej naturze jaśnieją tym samym blaskiem. Tym samym blaskiem. Nie pamiętam właśnie tego wersetu, ale to nie przeszkadza. Znajdę go w odpowiednim czasie, kiedy będzie on potrzebny. I chcę tutaj powiedzieć, tak jak co rozmawialiśmy o tej sprawie, że świat, gabinety cieni, którzy chcą właśnie wprowadzić nowy porządek na tym świecie, to nowy porządek bez Chrystusa, bez prawdy, bez miłości, bez życia wiecznego. Jeśli życie wieczne, to przez skopiowanie umysłu do komputera i niech sobie tam żyje jako można powiedzieć, bity i niech się zajmuje bitcoinami. Będzie kupował za bitcoiny i będzie bitem w internecie, ale będzie można za jednym przyciskiem delete skasować każdą osobowość, która tam będzie. I w tej chwili będzie miała śmierć inny wymiar. Inny wymiar, śmierć będzie to skasowaniem osobowości z internetu. Ale ta osobowość, rozum, to jest tylko pewnego rodzaju unikalne mapowanie każdego człowieka. Unikalne mapowanie, ale dusza nie jest tym mapowaniem. Dusza jest żywą istotą boską. I dlatego w dalszym ciągu dusza oddana Chrystusowi ma władzę, niezbywalną władzę od Boga panowania tym światem. Czyli dusza, czyli człowiek, bo dusza to człowiek, który przyjął ciało święte. Ciało święte, czyli ciało, które Bóg stworzył w Jezusie Chrystusie, dla dobrych czynów, abyśmy je pełnili. Ten werset bez problemu znajduje. Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. I także tutaj jest Piotra. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa.
Więc tutaj uświadamiamy sobie tą sytuację, że święty Piotr i święty Jan mówią o święty Piotr i święty Paweł mówią o podobnych, właściwie o tych samych sytuacjach, inaczej po prostu wyrażają, ale mówią o tej samej tajemnicy, o nowym człowieku. Ten nowy człowiek po prostu jest to naprawdę wcielenie. Jest to wcielenie duszy człowieka, czyli człowiek, który uwierzył Chrystusowi, że została jego dusza, czyli on pozbawiony złego ducha, który nim powodował i zarządzał z powodu grzechu Adama, że Jezus Chrystus z powodu swojego okupu właśnie wydarł go diabłu, szatanowi, a z ciałem swoim uśmiercił, bo w ciele Chrystusa Jezusa została uśmiercona nasza grzeszna natura. A ducha Chrystus Pan oddaje Ojcu. Ojcze, oddaje Ci ducha swojego. I na krzyżu widzimy uśmierconą naszą naturę, która została uwięziona, którą wziął w siebie, o tak mogę powiedzieć, Chrystus Pan przez przyjęcie ciała, grzesznego ciała, jak to jest powiedziane w liście do drugi z Koryntian, rozdział 5, werset 21. Jest tu napisane bardzo wyraźnie. On to, czyli Bóg, On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. I ten werset Rzym 6:6. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Czyli grzechu nie ma, a list do Rzymian 8, teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Są w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy są w Chrystusie Jezusie? Zostali wcieleni w nowe ciało. Jezus Chrystus wcielił się w ciało z Marii Dziewicy, przyjęte z Marii Dziewicy. Aby w tym, przez to wcielenie w ciemność, zachowując światłość, pokonał ciemność w otchłani. Tutaj właśnie w tym świecie, gdzie otchłań zapanowała też nad światem tym, który był przeznaczony do walki z ciemnością. Jezus Chrystus właśnie inkarnował się w tym świecie, abyśmy my inkarnowali się w Jego świecie. I więc chodzi o inkarnowanie się nas w Jego świecie, czyli w świecie nieba. Jak powiedział święty Paweł w liście do Efezjan, do Filipian 3:20, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, czyli tam, gdzie Chrystus Pan. A odnosząc się do Efezjan 2:6, jest napisane: razem też wskrzesił, razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czyli cały czas, proszę zauważyć, z jakim, można powiedzieć, jaką ogromną arogancją establishment duchowny postępuje z tymi pismami, mówiąc w ten sposób: a idźże mi z tym gadaniem, ja swoje mam lepsze. Swoje mam lepsze. Tutaj mówi on to, a cóż nam on zrobi? Już psocimy i robimy takie rzeczy, że po prostu Bóg się po prostu już by z 10 razy by nas zgromił, a jak tego nie robi, to znaczy, że go w ogóle nie ma. To go nie ma, bo robimy już takie rzeczy. Jesteśmy takimi złoczyńcami. Już robimy rzeczy takie, że po prostu to aż sam wszystko się trzęsie na tej ziemi. A jak Bóg nie działa, nie gromi, to znaczy, że go nie ma. Brak świadomości tego, że Bóg jest miłosierny tak głęboko, że czeka na ich odkupienie do czasu wyznaczonego przez Niego. Na ich opamiętanie do czasu wyznaczonego przez Niego. A kiedy czas przeznaczony przez Niego przychodzi, to wtedy ci, którzy źle czynią, dostaną swoje zło. Jak to jest powiedziane w liście świętego Pawła do Galatów, rozdział 6, werset 5. Jest napisane 6:5. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. A wcześniejszy werset: niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie w sobie samym, a nie w zestawieniu
siebie z drugim człowiekiem. Więc nie możemy swojej doskonałości, swojej czystości odnajdywać tylko wtedy, kiedy porównujemy się z drugim człowiekiem. Jeśli widzimy na przykład, jeśli jest człowiek, który trochę wypił, ale nie jest tak pijany jak tamten i film mu się nie urwał, to znaczy, że jest trzeźwy i właściwie nic mu nie jest. Ale w Bogu jest opojem. Jest opojem, ponieważ tak naprawdę nie porównuje się do czystości, tylko do tego, że nie upadł jeszcze tak nisko. Więc każdy bowiem poniesie własny ciężar. Więc postawa nasza, badanie swojej natury, co to znaczy? Czyż jestem tyle Bogu oddany, aby nie być mocniej oddany? Czyż mogę być mocniej oddany? Co to znaczy, mogę być mocniej oddany? Czyż mój umysł i moje emocje i mój rozum jeszcze się gdzie indziej czegoś trzyma? A jeśli się trzyma jeszcze czegoś innego, to znaczy o to, co nie jest w Bogu, jeszcze mogę być silniejszy. Czyli o to, odbierając umysłowi, temu, który skumał się z rozumem i odbierając rozumowi władzę, która w jakiś sposób wydaje mi się potrzebna, ponieważ jakoś mnie instaluje w tym świecie. Po cóż się człowieka instaluje? Instalowanie w tym świecie oznacza się interesowanie się w śmierci. Jeśli nie chcesz umierać, chcesz być nieśmiertelny, to porzuć świat śmierci. Porzuć świat prochu. Z radością rosę Boga przyjmuj i pij. Niech cię On zrasza, jak to jest powiedziane bardzo wyraźnie w Księdze Izajasza, rozdział 26, werset 19. Ożyją twoi umarli, zmartwychwstają ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Dalej jest napisane: idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą. Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie. To jest też odniesienie do listu do Filadelfii. Umocnij się we mnie, a nie dotknie ciebie plaga, którą zsyłam na całą ziemię. A będziesz wolny i nie dotknie cię chaos. Dzisiaj, proszę zauważyć, będąc dzisiaj umocnieni w Duchu Bożym, mamy pełną świadomość tego, że świat jest w jakiejś gorączce za czymś gonienia, uciekania przed czymś, czy czegoś ścigania. A my odczuwamy pokój Boży, który dokładnie nam ukazuje, że jesteśmy we właściwym miejscu i że ten świat nie może stanowić o tym, czy uciekamy, czy gonimy, ale że trwamy w Bogu, a On zarządza naszym duchem. Czyli człowiek światłości. Jesteśmy zjednoczeni z człowiekiem światłości przez wiarę. Ponieważ uwierzyliśmy Bogu, że jesteśmy bez grzechu i tak postępujemy. Czyli inaczej można powiedzieć, co robimy. Dokładnie, list do Kolosan, rozdział 3, werset 10. Dziesiąty, a przyoblekli nowego, od wcześniej, żeby całość to była. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka, z jego uczynkami, czyli uwierzyliście Chrystusowi, że uśmiercił waszą grzeszną naturę. Postępujcie więc bezgrzesznie, a Bóg wesprze waszą postawę, Bóg wesprze, bo od Niego ta wasza postawa nowa istnieje. On będzie wspierał wasze postępowanie doskonałe i wtedy zobaczycie, że wasza postawa dobra, ona jest, nie wymaga waszego wysiłku fizycznego, ani intelektualnego. Wymaga tylko posłuszeństwa Bogu i wiary. A bez wysiłku postępujecie w sposób dobry, radosny. Staje się on waszą naturalną postawą. Całkowicie naturalną, prostą, pierwszą postawą,
Pierwszą, czyli ta, która, jak można powiedzieć, jak powiedzmy, jest zderzak w samochodzie, wysunięty dużo, to z przeszkodą on się pierwszy zderza. Więc my, nasza postawa dobra jest ta pierwsza. Ze wszelką rzeczą się spotykając, reagujemy w sposób pozytywny, czyli mają my świadomość, że jest to próba, zadanie, doświadczenie i praca i nic się złego nam nie dzieje, tylko Bóg nas umacnia we właściwej naszej postawie, a On jest naszą mocą i siłą. Nasza świadomość w duchu się coraz bardziej objawia. A przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu, a przyoblekli nowego, czyli przyoblekli nowego, czyli przez to, że uwierzyliście Chrystusowi, że uśmiercił waszą naturę i że On jest waszym życiem, On jest waszym życiem i w tym momencie proszę zauważyć, gdy przyjmujemy, że Chrystus jest naszym życiem, gdy wierzymy, to jest akt wcielenia. To jest akt wcielenia. Gdy wierzymy Chrystusowi, to następują dwa aspekty. Najpierw wierzymy, że uśmiercił naszą grzeszną naturę i to jest wyjście z wcielenia grzesznego. Gdy wierzymy, że On jest naszym życiem, jest przyjęcie wcielenia życia, czyli nowego wcielenia. To jest ten sam stan. Gdy wierzymy, my to tutaj ukazujemy taką jakąś niewielką przerwę, ale w rozumieniu Bożym, gdy wierzymy Chrystusowi, że nas uśmiercił, to jest to także wynik, jest to także wiara w to, że On jest naszym życiem. I w tym momencie jest to wcielenie. Wcielamy się w nowego człowieka. Jesteśmy w nowym człowieku i dlatego nasze postępowanie, gdy chcemy być dobrymi, postępować zgodnie z Bogiem, pochodzi z nowego ciała, z nowego człowieka, którym jest boska doskonałość, boska natura. Dokładne przeciwieństwo Ewy i Adama. Dokładne przeciwieństwo Ewy i Adama, bo to jest inne ciało. Oni, Ewa i Adam są opisani w taki sposób, że udręczeni są rodzeniem Ewa, a Adam zdobywaniem pożywienia, ponieważ Bóg mówi o ciele, ponieważ wedle ciele ciała żyją, a teraz doświadczają ciała, tego ciała ziemskiego. A wcielenie w ciało święte dokładnie odzwierciedla przeciwną do tego naturę, czyli dusza chcąc być dobra, dobro wielkimi strumieniami wypływa z samego Boga, dusza ma pełny udział w niej i jest to u Jana, rozdział 7, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 37, gdzie jest napisane: w ostatnim zaś dniu, najbardziej uroczystym dniu, dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jako rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Ezechiel 37:1. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypłynęła woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ poprzednia, przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. To jest ten werset, a tutaj mamy jeszcze drugi, Apokalipsa. No to wiemy o Apokalipsie, ale też włączę. Aha, Apokalipsa. No to włączę ją, znam ten werset, wy Państwo też znacie przecież. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a kto słyszy, niech powie: przyjdź. A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Tutaj Zachariasz 14:8. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich popłynie do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie, mówi Zachariasz. A Zachariasz jest też prorokiem apokaliptycznym, który przecież przedstawił tam wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy na osiołku. Przedstawia tą sytuację, a także on mówi o tym, że nie będzie już klątwy w Nowym Jeruzalem. Nie będzie już klątwy, nie będzie już lampy. Sam Bóg będzie świecił narodowi świętemu u Zachariasza, mniej więcej około 12 czy 14 rozdziału Zachariasza. I
I dlatego tutaj strumienie żywe wypływają, ponieważ gdy chcemy być dobrymi, proszę zauważyć, ciekawa sytuacja. Co powstrzymuje człowieka od tego, żeby był dobry? Odpowiedź jest bardzo prosta. Establishment duchowny, który wmawia mu, że nie może być dobry, bo jest grzeszny. Bo jest grzeszny. Ma mnóstwo grzechów i grzechy czynią go bezsilnym. A człowiek co robi? Myśli, że on mówi prawdę. Że establishment duchowny mówi prawdę. Że człowiek jest grzesznikiem i z tego powodu nie jest zdolny być dobry, bo grzech mu na to nie pozwala. Co robi? Księga Daniela. Rozdział 7, werset, nie pamiętam który, ale może koło 12, może 12. Sprawdzę. Księga Daniela, rozdział 7, werset 12, zaraz sprawdzę dokładnie. Może troszeczkę wcześniej, ale jest to, jest tam napisane, że sprawią, zmienią czasy i prawo. Czyli to, co się już stało, uznają za to, że nie było. Prawo, które zniósł Chrystus Pan, przez to, że przyszedł i On jest prawem, będą uznawali prawo, które istniało przed Chrystusem jako prawo obecne. I grzech panujący, jako panujący, jakoby Chrystusa nie było. I dlatego wszyscy ludzie, którzy uwierzyli Chrystusowi, że są bez grzechu, nazywani są przez dzisiejszy Kościół pelagianami, co zaświadcza o nich, że nie chcą żadnego Chrystusa, nie chcą, nie wierzą w żaden sposób, że Chrystus odkupił grzechy i są fanami, wyznawcami, Adama, ponieważ on jest dawcą ich dobrej postawy finansowej. Dobrej kondycji finansowej, bo z powodu tej grzeszności kasa płynie nieustannie. Proszę zauważyć, dzisiaj, gdy ludzie zaczęli sobie uświadamiać sytuację, że nie mają grzechu, przestał płynąć pieniądz takimi wielkimi strumieniami do establishmentu duchownego. I co się dzieje? Płacz. Płacz, nie mamy pieniędzy. Co z nami z naszymi apartamentami? Chciałem po prostu sobie rozbudować apartament, nie mam pieniędzy. Przedtem chociaż było dla biednych z 200 tysięcy euro, wydałem na apartament, no i cóż, moje pieniądze. Faktyczna sytuacja, przecież głośna bardzo, gdzie jeden z kardynałów w Watykanie odbudował sobie swój apartament, nie wiem ile tam, setki zapewne metrów, za 200 tysięcy euro wziętych z od biednych dzieci, które były przeznaczone na te właśnie dzieci afrykańskie. I nic w tym nie widział dziwnego, ponieważ potrzeba była jego dużo większa niż ich. Pamiętamy też przecież świętą Teresę z Kalkuty, która wykonywała posłusznie wszystkie polecenia księdza, który ją, że tak mogę powiedzieć, który ją reprezentował w Watykanie. I ona pewnego razu wybrała się do Watykanu, bo miała tam pilną sprawę. Jest na tym zebraniu jako najważniejsza osoba. Spojrzała, a przed każdym człowiekiem, przed każdym tam księdzem stoi butelka wody mniej więcej 0,33. Słucha, co oni tam mówią. Znaczy, oni tam mówią, mówią różne rzeczy, jakie mają plany cudowne i tak dalej, a ona tak się rozejrzała i pyta się, na ile kosztuje ta jedna woda? A $1,5. Mówi jeden. Rozwiązuje to miejsce. No co siostra robi? Dlaczego siostra rozwiązuje to miejsce? Dlaczego? Dlatego, że za $1,5 jedno dziecko chodzi przez miesiąc do szkoły, a tutaj woda stoi, odgazowuje, ty na nią patrzycie i nawet jej dokładnie nie widzicie, że ona tam jest. A tam brakuje wody, tam brakuje pieniędzy, ona kosztuje $1,5, ta woda, a za nią ja bym mogła zrobić bardzo dużo rzeczy. Za te 10 czy tam 20 butelek, które tutaj jest, te 12 dzieci przez miesiąc będzie chodziło do szkoły i będzie przyjmowało naukę, a tak nie może, bo wy lekką ręką te pieniądze wydajecie, które są na właśnie na nich. Rozwiązała to i nikt nie mógł nic zrobić.
ten ksiądz, ponieważ ona była założycielką tego wszystkiego. I sprawa się skończyła. Dobrze im było, bo było dużo pieniędzy. Nie zajmowali się tymi sprawami, dlatego przyjechała, ponieważ coś się złego działo. Myślała, że się strasznie źle dzieje. Okazało się, że nic się nie działo. Po prostu nic się nie działo w sprawie jej, a działy się wszystkie sprawy w dzieleniu pieniędzy, które tam były. Rozumiecie Państwo? I dlatego taka sytuacja jest. Dlatego musicie pamiętać, że nie jesteście już tamtym człowiekiem. Nie jesteście tamtym człowiekiem, którym byliście, jeśli uwierzyliście Chrystusa, Chrystusowi, nie jesteście tamtym człowiekiem, którym byliście, tak jak święty Piotr stał przed Chrystusem, Chrystus mówi, Piotrze, nie jesteś tamtym człowiekiem, który zgrzeszył. Tamten człowiek umarł. Nie dręcz się jego postawą. Ja cię zrodziłem do nowego życia. Jesteś nowym człowiekiem. Bądź żywy, otwarty, wierzący. To jest twoja postawa nowa, właściwa. Nie masz żadnych ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko twoja przeszłość, która pamięta, że kiedyś byłeś tamtym człowiekiem, ale nim już nie jesteś. Ta sama sytuacja jest z Księgą Jeremiasza, rozdział 31, werset 34, gdzie jest napisane i nie będą się musieli wzajemnie pouczać. Jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Chodzi tu o sytuację tą, że Bóg mówi, ja nie będę pamiętał waszej inkarnacji w grzech, ponieważ musiałbym zaprzeczyć swojemu dziełu, zaprzeczyć synowi. Zaprzeczyć temu, co obiecałem i przymierzu, które jest wieczne. I nie wspomnę już na człowieka, który umarł, ale będę pamiętał was żyjących. Więc wy także nie wspominacie już na człowieka, który wisi nieustannie na krzyżu, ale wspomnijcie na człowieka żywego, gdy jesteście żywi. Martwi oglądają martwych. Żywi cieszą się życiem razem z żywym. Ja jestem żywym. Cieszcie się ze mną z życiem. Ci, którzy są martwi, wpatrują się nieustannie w martwego. W siebie martwego, którego uśmierciłem w sobie. Martwym. Martwym. Czyli nie widzicie, już nie będziecie mnie widzieć więcej martwego. Będziecie mnie widzieć tylko żywego, gdy jesteście żywymi. Bo nie uwolniłem was dla śmierci, ale dla życia. Bądźcie żywymi i bądźcie ze mną żywi. Wiedzcie, że jestem żywy. I dlatego tutaj tak czasami przedstawiana jest taka sytuacja, że jeśli umrze babka, ale ona przebudzi się jednak w grobie. Była taka historia, że umarła pewna kobieta, a pies rozkopywał grób. Poszedł tam jej pies rozkopywał grób, poszedł tam grabarz i usłyszał pukanie i stukanie, więc ją wyciągnął stamtąd, ona była żywa. Ponieważ takie sytuacje się zdarzają. Nawet dosyć często się słyszy o takich sytuacjach. Więc ludzie powinni się cieszyć z jej życia, a nie zachodzić w głowę i pluć sobie w brodę, żeby dali niepotrzebnie na pomnik, który teraz jest rozrapany. Trzeba o nim pamiętać, a to, że żyje, zapomnieć. To się dzieje z Chrystusem. Chrystus jest żywy, a ludzie wolą go uśmierconego. Wolą go uśmierconego. Nie chcą go znać żywego. Wolą go uśmierconego. I to nie dlatego, że dużo pieniędzy włożyli w życie. W wiarę, ale dużo pieniędzy włożyli w swoje doczesne życie, które przemija razem ze zmartwychwstaniem i uwierzeniem w Chrystusa. Szkoda im opuścić inwestycje.
Jakie to jest dziwne myślenie? Szkoda im opuścić inwestycje, włożyli przecież w to ciało mnóstwo czasu, mnóstwo pracy, otoczyli je różnymi kremami, różnymi gadżetami, wszystkimi innymi rzeczami, aby mógł tylko sobie tak robić wszystko, żeby działało. I szkoda mu je opuścić taką inwestycję tylko dlatego, żeby uwierzył, że Chrystus żyje. Ale jakie tam jest rozumowanie? To rozumowanie, o którym w tej chwili zostało to przedstawione, to jest rozumowanie Goga Magoga. Szkoda opuścić to ciało. Tyle zostało pieniędzy w nie włożone. Trzeba się trzymać jego stałej siły, bo nie ma innego życia, tylko jest to. Właśnie to jest ta demagogia. Demagogia, czyli Goga Magoga, czyli ci, którzy działają przeciwko życiu, przeciwko człowiekowi, przeciwko chwale, przeciwko doskonałości, przeciwko chwale Bożej, ale przecież jesteśmy człowiekiem żywym, o czym mówi święty Paweł w liście, drugim się do Koryntian, rozdział 5, werset od 17 najpierw przeczytam, bo tak to jest bardzo duża wyrazistość. Jeżeli więc przebywamy, powiedzmy, tu jest napisane, więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jeśli więc przebywamy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. I 16. Tak więc i my odtąd, od tego czasu, odtąd już nikogo nie znamy według ciała, bo Chrystus już nie jest cielesny w rozumieniu ludzkim, tylko jest duchowy. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Słowa świętego Pawła, to jest Ewangelia Pawła. Ewangelia świętego Pawła dana przez Chrystusa. Więc ona domaga się wypełnienia. Domaga się wypełnienia, abyśmy nie widzieli już Chrystusa cielesnego, tylko duchowego, ponieważ On też nas przeniósł do duchowej natury. Jesteśmy duchową naturą, duchowym człowiekiem, bo tamten człowiek został uśmiercony w jego ciele. Więc ci, którzy mówią, że wierzą Chrystusowi, a nieustannie są grzesznikami, to musimy patrzeć na ich postawę duchową, a nie na ich gadanie, ich warg. Jak to mówi Ewangelia według świętego Marka, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo od nich samych pochodzą. Od nich samych pochodzą. Skrzętnie i chytrze, tak jak Gog Magoga, chętnie i skrzętnie i chytrze usuwają moje prawo i swoją tradycję zachowują. Czyli nie chcą niczego, co Bóg przyniósł, ponieważ to zrównuje ich właśnie z gawiedzią. Ale oni chcą panować nad gawiedzią. A to nie jest gawiedź, to są ludzie odkupieni przez Chrystusa, nie żadna gawiedź. To są ludzie równi, wszyscy równi w Chrystusie. Wszyscy równi w Chrystusie. Nie ma człowieka lepszego czy gorszego, wszyscy są odkupieni tą samą mocą. Tą samą mocą wszyscy są odkupieni. Wiara, prawdziwa wiara zrównuje wszystkich ludzi w Chrystusie Panu. Dlaczego? Niektórzy mówią, że jeden bardziej wierzy, drugi mniej wierzy, jedna wiara jest lepsza, druga gorsza. To tak jakby w Chrystusie wszyscy byli, jedna ręka była usknięta, druga kulawa, a trzecia jeszcze jakaś inna. Wszystko w Chrystusie jest doskonałe. W Chrystus ma wszystkie członki doskonałe, my jesteśmy Jego członkami. Gdy jesteśmy w Chrystusie Panu, to jesteśmy światłością, ponieważ czerpiemy z Jego światłości, jak krzew winny, jak oliwka. Czerpiemy z pnia soczystego. Z Jego wartości czerpiemy i stajemy się duchową naturą. To, o czym rozmawiamy, dla ludzi, którzy powierzchownie patrzą, jest jakaś paplanina kompletnie niepojęta, słowa niezrozumiałe, jakieś tam brzęczenie.
Bo rzeczywiście tak to jest, pamiętam taką sytuację, prawdziwa sytuacja. Prowadziłem wykłady właśnie, to było jakieś 15 lat temu, prowadziłem wykłady właśnie na temat duchowej prawdy. Przyszli pewni ludzie, którzy mieli całkowicie inne postrzeganie, przyszli, aby po prostu zagarnąć, złapać, wziąć sobie to i wykorzystać tak, jak by chcieli. I co się wydarzyło? Dostali po tym spotkaniu zapalenie płuc. Mimo, że nie było tam zimno. A było to 15 lat temu, jeszcze nie była koronawirusa. Dostali zapalenie płuc i byli chorzy przez 2-3 tygodnie, ponieważ nie chcąc przyjąć tej prawdy, przyszli, aby się poddać jej jednak, a ona jednak ich przeniknęła, wyrzucając z nich to, co było przeszkodą w ich właściwym postępowaniu. Jak przychodzi do mnie człowiek, to przychodzi do mnie człowiek i proszę o uzdrowienie dla tego człowieka, Chrystusa Pana. Dlatego, bo on przychodząc chce tego uzdrowienia przez samo przejście. I proszę Ducha Świętego, dlatego nie zastanawiam się nad tym, czy on tego chce. On przyszedł dlatego, że tego chce. Dlatego Duch Święty kształtuje naszą duchową naturę, a ten dzisiejszy świat, chcę powiedzieć tutaj taką sytuację, ten dzisiejszy świat strasznie się boi synów Bożych. Synami Bożymi nie jesteśmy dlatego, że tak myślimy, dlatego, że wierzymy i dlatego głównym elementem jest wiara i gdy jesteśmy synami Bożymi, Bóg Ojciec, Chrystus Pan zarządza synami Bożymi i w nich działa. My możemy patrzeć na ten świat i widzieć, jak Duch Boży, mocą Synów Bożych ten stan przekształca. Ten świat przekształca i mocą Synów Bożych zmusza go do posłuszeństwa, wyrzucając wszystkich szatanów. My patrzymy na to i uświadamiamy sobie, że działa tą mocą, która jest mocą naszej wiary, naszej potęgi, bo my oddajemy mu całą swoją naturę, oddajemy mu siebie, a on zarządza tymi duchami, oglądamy, że tak mogę powiedzieć w taki sposób, swoje dzieła Chrystusa działającego w nas, w świecie i widzimy, że nikt nie może się temu przeciwstawić, a my wiemy, że jest to prawdziwe i sprawiedliwe. Bo jak to jest powiedziane w jednym z wersetów, sprawiedliwym jest całkowicie, aby woda radowała się z ogniem, bo jest to sprawiedliwe. Żeby woda zapomniała o swoim gaszeniu, bo jest to sprawiedliwe. Bo sprawiedliwość Boża nie polega na tym, co rozumiemy, tylko to, co Bóg chce, aby było sprawiedliwe. Jeśli sprawiedliwym jest to, aby woda i ogień stali się przyjaciółmi, i żeby wspólnie radowali się z chwały Bożej, bo jest to sprawiedliwe, to tak będzie, mimo że prawo tego świata mówi jest inaczej. Ale Bóg nie kieruje się prawem tego świata. Mówi zresztą o tym bardzo wyraźnie Księga Izajasza, rozdział 55, werset 6, gdzie jest napisane: szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrośnia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Więc miłosierdzie Boże przekracza wszelkie pojęcie miłosierdzia i dobra zdolnego pojąć w sposób ludzki. Jeśli miłosierdziem jest, aby woda i ogień były w przyjaźni i woda zapomniała o gaszeniu, a ogień radował się z wodą, bo takie jest prawo nieba, to tak będzie. Nawet jeśli człowiek się z tym sprzecza, to nie zmieni się tutaj cała sytuacja, bo ona, sprawiedliwość Boża, tak właśnie działa, że to, co jakoby sprzeczne, staje się jednością.
jak to jest było powiedziane, jak jest tutaj ukazane, że ciało jest sprzeczne z duchem, ale Bóg nam dał to ciało, aby to, co jest sprzeczne, ostatecznie było spójne w Bogu. Aby razem, mimo że na początku wrogami są, aby ostatecznie razem cieszyć się z tego samego Boga, z tego samego Stwórcy. A w ten sposób duchowa natura człowieka zaświadcza o dziele, które wykonał duch człowieka, człowiek światłości, ponieważ ten, po którego poszedł, wybawił, objawił tajemnicę, także chwali Boga razem i staje się anielską istotą. Anielską istotą, gdzie kobieta i mężczyzna są jednością, nie są już ani kobietą, ani mężczyzną, są anielską istotą, są całością, są pełnią. Mają w sobie naturę całości, tak jak ogień i woda w tym świecie rozdzielone, a w świecie nieba zjednoczone. Chrystus jest ogniem, a z Niego wytryskuje woda żywa. On jest ogniem. Przyniósł ogień na ten świat, jak powiedział, przyniosłem ogień na ten świat i czekam, aż zapłonie. Jakże pragnę, aby już zapłonął. To jest akurat Ewangelia według świętego Łukasza. Przyniosłem świat ogień na ten świat, jakże pragnę, aby już zapłonął. A Ewangelia według świętego Tomasza, przyniosłem świat na ten ogień na ten świat i czekam, aż zapłonie. To jest wiara, to są synowie Boży. To jest prawda objawienia doskonałości względem tego świata i dlatego Bóg Ojciec usunął starego człowieka, nie oczyścił go, tylko go usunął, a to, że usunął, to człowiek nie jest ten ziemski, nie jest ten ziemski taki, jaki jest, nie jest celem ostatecznego stworzenia. Ale człowiek, który wypełni dzieło, jest ostatecznym celem doskonałości. Czyli ten człowiek, którego Bóg stwarza w Chrystusie Jezusie, jest tym, który wyzwala w głębinach piękną córkę ziemską, gdzie święty Izajasz w 27 wersecie woła przecież był w dzień. Pan ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym lewiatana, węża pochliwego, lewiatana węża krętego. Zabije też potwora morskiego. Wów dzień. Powiedzą, winnica urocza, śpiewajcie o niej. Ja Pan jestem jej stróżem, podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało. Strzegam jej w dzień i w nocy, nie czuję gniewu. Niech mi no kto sprawi w niej ciernie i głogi, wybowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem. Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze mną. Pokój ze mną niech zawrze. Dziękuję Państwu, przerwa.